Czy to nie jest głupie? Padają na taki pomysł. I ty mi tak teraz będziesz architekt, już jest. Tak, mamo, jak się wprowadziłem, to będziemy takie rzeczy teraz oglądać razem, bo ja już sam nie mogłem tego przeżyć. To jest okropne. Wiesz co, ja proponuję, weź sobie tą walizeczkę. A gdzie? Do widzenia, synku. Otwieram, ile 8? To ja, mamo, dzień dobry, wracam do domu. Cześć. Tak. Koniec z Warszawą, wracam do ciebie. Żartujesz. Cześć, mamo. Żartujesz sobie. Nie, mamo, widzisz, to są wszystkie moje rzeczy, które przez te kilka lat w Warszawie przechowałem. Ci powiem, że nie aż tak nie ciężkie bardzo. Tak, także no. Żartujesz sobie, jazdę. Robisz sobie jaja? Chodź, leczko, fajnie. Fajnie, że przyjechałeś, ale robisz sobie jaja z mamą. Nie, mamo, wprowadzam się z powrotem. Mam nadzieję, że się cieszysz. I mam nadzieję, że mnie nie wyrzucisz po tym, co zaraz będziemy nagrywać. Zastanów, babcię wrócę, to gdzie ty pójdziesz, nie, dziecko? Nie, mamo. Wracam. No dobrze, chodź, serce. Chodź, no ty też chodź do domu. My jesteśmy w komplecie, chodź. No, jest. Dobra, mamo, w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać najlepsze bądź najgorsze TikToki. Jeszcze za bardzo nie wiem, ale się dowiemy. Lubię, także to. Lubisz? Lubię. Lubisz TikToka? Nie, jak ty nagrywasz te TikToki. Ja to lubię, bo ja tak nie umiem tych wszystkich TikToków. Chociaż ty to... Naprawdę lubisz. Lubię to. Lubię, jak ty nagrywasz. No, ja też. No, ale jeśli chcecie więcej odcinków z moją mamą, no to zostawiajcie łapki w górę, ponieważ cię wprowadzam, więc myślę, że będzie dużo okazji, żeby nagrać coś. Ale poważnie jesteś z tym wprowadzaniem się? Tak, mamo. Zostawiajcie bardzo proszę was łapki w górę. Bardzo, bardzo proszę, bo tak, wyobrażacie sobie, jak ten młody człowiek miał 18 lat, to się wyprowadził, a teraz jak jest facetem normalnie już, który ma lat 24, to się z powrotem wprowadzi? A co mają? Do mamusi? A co mają do tego łapki w górę? No w tym sensie, że jak będą łapki w górę, to może się nie wprowadzić, że zostaniesz w Warszawie, co? A czy jak będzie dużo łapek w górę, to ja nie będę musiał się wprowadzać. Ale ty, mamo, jesteś. Więc nie zostawiajcie jednak łapek w górę, ja pozostaję. Nie wyprowadzam się, a my lecimy z najgorszymi, najlepszymi, nie wiem jakimi TikTokami. Jurek je wybierał, także już się nie mogę doczekać i trochę się boję, bo boję się, co będę musiał mojej mamie pokazywać. Mówiłam, nie ma jak u mamy. TikTok pierwszy, mój brat. Przeszkadzam mojemu bratu. No. Ale jak? Jak takie rzeczy powstają? Widzę, mamo, że tobie się podoba, tobie się podoba, mamo. Przejmujesz tą serię. No nie chodzi o to, tylko ten człowiek jest taki dziwny, nie? Trup poszabaty. Nie, a to jest jeden człowiek? Nie, no są... Naprawdę oni są dwa? Dobra, jednak się wyprowadzą. Dobra, kolejny TikTok. 1,6 miliona polubień. Żartujesz sobie. A co w tym złego? Ale ja bym to wszystkiego też mogła nagrać. No i byś miała 1,6 miliona, to dlaczego tego mamy nie robić? Dlaczego? No to właśnie dlaczego mi tego nie pokażesz? Byś się odbijała tak. Bym się odbijała. No, dajcie na znać. Hula hop umie tak. Kręcić. Dajcie przecież. Znać, czy tak chcecie. Hula hop bym kręciła. Wiesz, taki hula hop kręciła. Kolejny filmik. Jezu. Tutaj jest prosto z Rosji. Ja nie rozumiem. A że o co chodzi? Ale fajną ma sylwetkę, ma fajną. Tato! Takie, no ale... fajną ma sylwetkę. Dobra, mamo, fajną sylwetkę, ale o co tu chodziło? Co autor miał na myśli? Nie wiem, że chce sobie... ja nie rozumiem. Że jest głodny. Że przetłumaczmy, bo to jest no, po rosyjsku. No, do wszystkich sił, które oglądały do końca. Ja ci muszę to przetłumaczyła. Proszę, weź, czytaj. Wszystkie siły, kto da smatrię do końca. Ja bym ci to przetłumaczyła. 2,1 miliona. Simple dimple. Fajne, to mi się podoba. To ci się podoba? Tak. Tak. Ja chyba się naprawdę zaraz wyprowadzam. To jest fajne. Chciałabyś, mamo, fidget spinnera takiego albo fidget toysa? Tak. Teraz kolejne, jak jesteśmy już w temacie tak. Fidget toysów, 15... Co to jest fidget toys? Takie zabawki, tak właśnie oglądasz mój kanał. To jest ten taki, co się tak kręci? Tak, no to jest no to fidget, nie było fidget spinner, toy. Ale to był popit, że se klikasz i to relaksuje. Co go ją relaksowało? To, że jechała na tej walizce? Nie, no po prostu, że to jest relaksujące. $15 milionów. Ale to super. Lubię. To jest naprawdę super. Zaczeka fajna dziewczynka sympatyczna, zobacz. I po rosyjsku mówi. Dobra, poczekaj komentarze. Fajne. Jezu, ale to jest taki... O! Nie, no fajne się. Nie, mamo, nie dogadamy się, dobra. O, to jest fajny, pani, tak, ja to ja go znam akurat. To nie jest kobieta? Tak, to jest kobieta. No, to mówię, nie go znam. A TikToka. Tego TikToka. Pozwalasz płynąć, energii dajesz. Czujecie, że macie pecha? Tak. Już ściągamy.
przykładacie łapkę i ściągamy wszelkie negatywne energie, które zakłócają pole energetyczne w każdej czakrze, na każdym poziomie energetycznym, ściągamy, uwalniamy. Więc jak coś, to też możecie to zrobić i uwalnić. Czy już też nie mamy problemów już tak, już pecha nie mamy. Dobra, okej, okay, super. Daję, tego potrzebuję. Ale co, bo ze mną pracujesz, tak? Tak, cały czas mam. Dobra, mamo, teraz fake or cake. Czy jest to mandarynka, czy jest to ciasto? No wygląda jak mandarynka. Wygląda i naprawdę jak mandarynka. Ale mandarynka czy ciastko? Mandarynka. Naprawdę ciasto? Ale jaja. Naprawdę? Tak, mamo, widzisz? Trzeba uważać, co się je. Co to jest? Kropa czy pies? Co to, Jurek, jest? Co to jest za zwierzątko? Co to jest pies? Czy świnka, czy... To jest pies, tylko on jest pies, tylko... Chory? Nie, chyba nie jest chory. Pies? To jest taka rasa. No jak ta rasa się nazywa? Nie wiem, najbrzydsza rasa na świecie. A czemu tak mówi? Czekaj. To nie może być pies. No nie jest on ładny, ten pies, ja nie wiem, co to jest. To jest pies? No to jest pies, on chyba dawajcie nie jest ładny, to jest pies, ale bo każdy... myślę, że mnie oszukują. Ale każdy pies dla swojego właściciela jest cudny, kochany, to są przyjaciele. To jak syn dla mamy, nie? Nie, wracam, aż, mamo. Aż tak, to nie, no nie można powiedzieć, porównywać, nie. Nie, no wiadomo, że to nie jest takie błędne porównanie, ale... O, to jest piękny TikTok, mamo, nie mogę znaleźć koszulki i teraz mama, to uwaga. To ty nadałeś? Patrz, nie, to jest mój ulubiony TikToker, pa. To jest, no, czy to nie jest prawda? Ale skąd tam? No właśnie, że nie ma, ale mama po prostu znajdzie na krześle, na którym tej koszulki nie było. No, identyczna sytuacja. Tak. Patrzcie, najbardziej lubię tak powyrywać trochę włosów, Abi, o tak jak tutaj. Sobie wyrwi. No już na przykład mam teraz tutaj tyle uzbierane tych włosów. I następnie wkładam je do chłodni, tam gdzie lód jest. I zrobi sobie lody z tego? Po 72 godzinach są gotowe. Lody? Tak przygotowana sierść, to po prostu nie... Brodę sobie zrobi z tego. Powiedzcie mi, że to jest fajne. Nigdy bym nie pomyślała. Nigdy byś nie zjadła. No Leo źle ma sierści. Ale może to jest naprawdę jakiś dobry sposób. No nie wiadomo, widzisz. Może to jest pyszne. No tak, ludzie cement jedzą na przykład jakieś tam. Nie, to znam, mamo, ludzi, którzy jedzą cement. Ja widziałam coś takiego w telewizji, że ludzie takie dziwne uzależnienia, rozumiesz? Mandacik czy pouczenie? Co ma być? Czy pałeczka? Pouczenie. Wybierz sobie. Ale nie rozumiem. Ja też nie, ale mnie to tak mnie skrępowało wewnętrznie, mandacik czy pałeczka. No, takie to, że to prawdziwa policjantka? Nie, no, aktorka, ale i tak mnie to tak skrępowało. Tak, ja też jestem aktorką. Tak, to nie jest moja mama. Ale skrępowało mnie wewnętrznie, naprawdę. No, takie troszeczkę nie. Dobra, mamo, zgaduj, ile ten chłopiec ma lat. On się nazywa Hasbula. Jestem jego fanem, naprawdę. To jest Polak? Nie. No nie, zaraz ci pokażę jeszcze jakieś inne filmiki z nim. Co ty skajesz swoim fanatom? Te ludzie, które cię prosto obożają i lubią, które chcą z tobą uwidzieć, co ty chcesz im skazać? No ile on ma lat? Nie, czekaj, ale co on chce powiedzieć tym ludziom? Daj! Ale ty nie rozumiesz, rozumiem! Ja też... Panom ktoś coś... Które chcą z tobą uwidzieć, co ty chcesz im skazać? Co chcesz im powiedzieć, no? Żeby słuchali rodziców, on powiedział. Naprawdę? No tak, a ja chciałbym im powiedzieć, co jest, mamo, że ty jesteś mamą Jurka tak naprawdę, a nie moją. Nie, no przecież no... No ale ile on ma lat? Czekaj, myślę, że to jest, no to może, ja wiem, no kilkanaście, ale wygląda na chłopca, który ma na... Cyfrę. No, 5, 6, ale mi się wydaje, ile ma, 15, 16? 18. 18. Tak, no, no tak, to jest choroba, ale... Ale on jakoś, bo to był już głupi, że tak no, na zasadzie nie, co, no podśmiewać się? Nie, no ja się z niej naśmiewam, dla mnie to, że on jest dla mnie taki... Inspirujący, na zasadzie, że, no, radzi że daje sobie radę, z tym, daje tak, ale też jest uroczy tak naprawdę, tak? No jest uroczy, no jego głos i to głos wszystko. Jest niesamowity, ale naśmiewać się nie ma z czego, no bo jest nie, to choroba, tak. Ale daje radę w życiu. Ale skoro widocznie musi mieć do siebie chociaż troszeczkę dystansu, skoro nagrywa takie filmiki. Jest naprawdę przesympatyczny. No tak. Ten tekst słyszałeś, ucz się języków, zacznij się uczyć języka rosyjskiego, żebyś tego gościa słyszał i rozumiał. O, i nagramy film z Hasbulą. Tak, jest napisane, chciałbym im skazać, żeby słyszeli swoich rodziców. Radityeli, o tak, radityeli. Co mamo myślisz o tym lifehacku w ten sposób? Obierać ogórki. A tym razem nie stać jej na obieraczkę? Czemu ty jesteś taka niemiła? No ale zjadłbyś takiego normalnie, no idziesz w gości. Widzisz, że ona sałatkę Miller jej się zrobiła. Sałatkę na imprezę robi jakąś z ogórków. Wypluła, to jest spokój. Nie, no wiesz, no jest to jakieś... Jest sposób, znaczy, jeżeli sama sobie to zje, to akceptuję. No, smacznego. Tak jest. O, jest.
zaprośmy go do nas. Zaprośmy, ja naprawdę go chętnie u siebie zobaczę. Mnie. Mnie chcesz wygonić za łapki w górę, a nas bóle chcesz tutaj, żeby przyjechał jako gwiazda. No wiesz, no nie gwiazda przyjdzie do gwiazdy, albo my do niego przyjedziemy, no może tak. A on jest tam u siebie tam. To jest kolejny, to jest jego przeciwnik, Abdurozik się nazywa i ma... Ale toż Rosjanin? On też... On jest z Tadżikistanu, tak? A tamten chłopiec jest z Rosji? Z Czeczenii. A pasuje, jak on mówi ładnie burger, pa. Ale słuchaj, ale on ma też jakieś 18 lat, tak? 17, to jest młodszy. Jestem ciekawa, czy ci chłopcy, oni faktycznie to robią dla siebie, bo lubią, bo im się to podoba, czy po prostu jacyś dorośli, którzy no dorośli na nich, chyba na nich biznes, sterują, no nie? Wiem, no. Biznes robią, bo bardzo sympatyczni. Program na żywo. O co chodziło? Dlaczego on tą starszą panią tak po twarzy wymacał? Ale i buzi ale patrz, no. O co chodzi? Czemu on ją tak... Bo tata zawsze mówił, że że babcia ma podobną fryzurę na pudelka. To może chodzi o to, że to... Myślę, że to pudelek. I ją pogłaskał. Głupie. O czym myślałeś, mamo? Że go męczy tego kota. Cię męczy, no bawią się. No jak go nie męczy, zaczęły mi... Jezus, to jest tak durny TikTok. Bardzo durny. Jurek, dziękujemy, że takie coś tam nie, pokazałeś. Nie lubię jak w jakikolwiek sposób są męczone zwierzęta. Ale myślisz, że to jest męczenie? Tak szczerze, no bo już nie można odlatywać, może nie, to nie jest tak, że on jest męczony mocno, no. Ale myślisz, że on jest szczęśliwy, że on go tak tego opa. Mam nadzieję, że nic mi się nie dzieje. Budzę się rano i słyszę, jak chłopak smaży ziemniaczki na śniadanko. Ale... No... To w ubikacji chyba, co? Jurek, co ty Z ubikacji to śniadanko... Nie, no to dla mnie to jakieś... No Jurka to śmieszy, no. Aha. Mamo, co to jest? Czy to jest pies, kot, czy owieczka? Przerażające, wyobrażasz sobie coś takiego? Ale to nie jest owca, to jest pies. To jest piesek, ale dlaczego on jest taki? Czego? Jaki? Dlaczego on jest taki kudłaty jak owca? Ale przesłodki. No słodki jest, ale mój Leo się słodzi. Co to jest, to? To są diabełki. Jeżeli pamiętacie diabełki, to... Jakie diabełki? Są za diabełki? I to wygląda trochę fejkowo, nie wiem. Generalnie ja bym coś takiego ci zrobił, mamo, chętnie. Ale o to? Tak, 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 bo to jest bardzo fajny pomysł. No. I teraz jak ta... No to jak mi pokażesz, pani... no to co no właśnie zrobił? Nie powinienem ci tego pokazywać. No to po to pokazujesz? Ale... To czemu mi to mamo, spodziewaj się niespodziewanego. Tak? Aha. Tak, ja się wprowadzam, więc tu będą pranki. Glow up, czyli mamo, taka zmiana na lepsze wyglądu, widzę, wiesz, że widzę. On... Super. Szczerze, wydaje mi się, że są dwie różne osoby. No jak? I kolor oczu mu się też zmienił. Tutaj miał niebieskie, a na końcu miał brązowe, tak się zamienił. Uszy i wszystko. Czy to jeszcze okej? No bo mogła być jakaś operacja przeprowadzona, ale kolor oczu? No jak sobie nałożył te soczewki? Nie wierzę w to. Mamo, teraz ci pokażę największą głupotę, jaką widziałam na TikToku. Naprawdę największą. Większej nie widziałam, więc to jest TikTok ode mnie. No. Nie wiem, czy powinienem ci to pokazywać, ale no jak ja zacząłem tego TikToka, to że to musi się tu pojawić. 52 miliony wyświetleń. Poważnie. Nie wiem, jak człowiek na to wpadł, no. Ale wpadł. To jest naprawdę... Tak. Hardcore. Czy to nie jest głupie? Naprawdę, to jest tak durne. Naprawdę takie rzeczy ludzie... No właśnie, jak ludzie wpadają na taki pomysł? I ty mi tak teraz będziesz, jak tu już jest... Tak, mamo, jak się wprowadziłem, to będziemy takie rzeczy teraz oglądać razem, bo ja już sam nie mogłem okropne, tego przeżyć. To jest okropne, więc... To jest nawet ten ogórek obierany zębami jest lepszy. Synuś, nie, wiesz co, ja proponuję, weź sobie tą balizeczkę. A gdzie? A nie wiem. Pozwolę sobie ją brać. No bo sobie jedź z nią. Nie, jedź do tej Warszawy, naprawdę, jedź. Przyjdziesz za jakiś czas, dobra? Jak zmądrzejesz. Panu już dziękujemy. Nie. Panu już dziękujemy. Nie. Nie, ja już prowadziłam spokojne życie, bo jest takie głupo, daj spokój. Także do widzenia, synku. Mama. Może na razie, wiesz co, przemyśl, posiedź na ławeczce. Mama, to... Nie, naprawdę, dziecko, nie, no takie rzeczy... Nie wygonisz? Znaczy, posiedź, bo pada deszcz, posiedź. Jak przemyślisz, niech ten oto młody człowiek jedzie do tej Warszawy swojej. Dzięki. Syneczku, ma, oddaj. Na razie, cześć. Na razie. Do widzenia. Buzi jeszcze pokazujesz. Ale i tak cię kocham, pamiętaj o tym, poradzisz sobie. Pa.